Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Diablo 2. Tak więc mój nekromanta się jeszcze grzeje przy tym już prawie wygasłym ognisku. A my jesteśmy na etapie zewnętrznego monastyra, gdzie dobrnęłam ostatnio. I szukamy nadal młota dla Charcy, jak ona się nazywała, który gdzieś tutaj w okolicy powinien być. Było też wspomniane coś o kowalu, który będzie szczek tego młota. A przy okazji mam możliwość wezwania szkieleta maga, którego nie widać, po prostu gdzieś za ścianą. Chyba jednak bardziej będę musiał inwestować w broń dystansową. Tutaj nic nie ma, więc sprawdźmy te inne przejścia. Cóż mamy tutaj dalej? Widziałam tutaj jakiś ołtarz, kaplica odporności na zimno. Doskonale. Koszary. I Aliza dostała kolejny poziom. I ruszamy dalej. Najbardziej tak. Mimo że tu jest odrobinę życia więcej. Co ty miałeś za zbroję? 26. Niech na razie tak zostanie. Siła.
Krzyżak. Jestem opancerzony hełm. Ale nie mam zwoju identyfikacji i nie szkodzi. Nie mam golema. Szkielety poległy u mnie. I zobaczmy. Święta kula. Mam teleportację, tak? Czemu demony zostawiają swoje złoto leżeć na ziemi? Przejście dalej. Mam diablików. Kowal. Nie mogę nieść więcej. Ależ możesz i będziesz. Zrobiłbym coś takiego. Przejść 15, całkiem. Ładny młoteczek. Zwróć Charsi. Malus Hola Dreamów. Cóż to za błąd wymowy? O! To może być sporo warta różdżka. Ale na obecną chwilę Charsi się ucieszy. Dobrze cię widzieć. Ciebie również. Wielkie dzięki za zwrócenie mi Malusa. Teraz obdarzę jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą. Doskonale. W czym mogę ci pomóc? Nasycenie, tak więc jest to opcja, która polepszy mi jeden przedmiot, tak? Ale na razie bym sobie tą opcję jeszcze zaoszczędził. Aż zdobędę nieco lepszy ekwipunek. To pójdzie na sprzedaż. 2200.
32. Niech będzie. Dzięki. To będzie dla ciebie zbroja. W porządku, z tym możemy jeszcze poczekać. Nie pojmuję, dlaczego niektóre siostry zdecydowały się pójść za Andariel. Większość z nich to były nasze najlepsze wojowniczki. Cóż, każdy ma swoją głowę i decyduje za siebie. 7 portalów jeszcze mam. To oczywiste, że naszym wrogiem jest demoniczna królowa Andariel, która przeciągnęła członkinie zakonu na złą stronę i zbezcześciła ich klasztor. To nie wróży nam nic dobrego. W starych pismach Horadrimów jest napisane, że Andariel i inne pomniejsze demony pokonały Diablo, Mefista i Baala, a potem wygnały ich z piekła, wskazując na banicję w świecie śmiertelników. Zanim zamknięto ich w kamieniach dusz, trzej diabelscy bracia wyrządzili ludziom wiele złego. Obecność Andariel może oznaczać, że siły nieczyste znowu sprzymierzyły się z Diablo i jego braćmi. Jeśli to prawda, to grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Musisz się zgładzić, zanim zło opanuje klasztor na stałe i na zawsze zagrodzi drogę na wschód. Zaraz, zaraz. To Andariel i inne demony pokonały Baala, Mefista i Diablo. Wygnali ich z piekła po to, żeby przyjść za nimi tutaj, z piekła? Ja myślę, że wydostanie się z piekła jest raczej dobre. Że trzej bracia raczej chcieliby tego. Nie można przewidzieć magicznych efektów, jakie wzbudza Malulus, ale zawsze służą one dobru. Okej. Okay. Diablo kieruje się na wschód, gdyż ma w tym jakiś nikczemny cel. A jedyne przejście w tamte strony stanowi brama klasztoru. Dlatego to pan grozy wezwał Andariel, żeby zatrzymała ewentualny pościg. W ten sposób królowa demonów chce sobie zjednać przychylność Diablo. Pomniejsze demony zawsze próbują sięgnąć po władzę w swojej hierarchii. Ale już ich pokonali. Co mieliby tutaj przychodzić za nimi? Chyba że Diablo stwierdził, że jest tutaj lepiej. I się pochwalił swoim kolegom. Znajdź kryjówkę Andariel w katakumbach klasztoru. Dobry wieczór. Kaszyja, co ty o tym myślisz? Skoro mamy już młot Horadrimów z powrotem w posiadaniu, posłużymy się nim do zadania straszliwego ciosu złu, które dręczy tę ziemię. Młotek i zadanie ciosu? Brzmi logicznie. Na myśl przychodzi mi 1000 różnych sposobów na zabicie Andariel. Wystarczy, że wybierzesz tylko jeden. Czyli bić tak długo, aż będzie martwa. Witaj w imieniu zakonu. Co ty mi powiesz? Dobra robota. Ha. Ale pamiętaj. Odnalezienie Malusa Horadrimów to tylko krok na drodze do odzyskania klasztoru. Ale zrobiliśmy jeden krok, zrobimy następny. Andariel zbezcześciła wszystko, co otaczamy czcią. Nie wolno pozwolić, żeby służyła Diablo. Zabij ją.
nie będzie dalej okrywać hańbą naszego zakonu. Może da się z nią pogadać. Zaraz byście rozwiązywali wszystko brutalną siłą. Ten pas pójdzie na sprzedaż. Co mi powiesz o siostrach rzezi? Odeślij Andariel z powrotem tam, skąd przyszła. Do piekła. Okej. Więc może ją poproszę, może sobie Dobry pójdzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pewnie już za późno, żeby cofnąć te rzeczy, które na ciebie wygadywałem. Nazwałeś mnie pryszczem na tyłku, koleś. Polujesz na Andariel. Trzeba mi naprawić koło w wozie. Jakby mnie ktoś potrzebował, to jestem pod nim. Dzięki za moralne wsparcie. Co ja bym bez ciebie zrobił? A Kara, ja ciebie chyba jeszcze nie pytałem o Andariel, albo... Andariel zbezcześciła wszystko. A pytałem. W porządku. W takim razie ruszamy dalej. Albo ruszamy z powrotem. Tutaj jeszcze coś może być? Zbagowały się też. Niestety, ale niekiedy tak się dzieje. Do więzienia. Nie mam szukać, ale katakumby. Ale zobaczmy, co tu jest. Ach, powolna tortura głodowania w klatce. Lubiałeś siedzieć w klatce i głodować? No, zawsze jakiś sposób na dietę. Potrzebuję klucza. Ale troszkę ekstremalny jak dla mnie. Ciekiera wbita w pal. Ktoś tutaj sobie oglądał egzekucję, tak? Niektórzy ludzie mają dziwne hobby. Potrzebuję klucza. 6-9 jest dużo słabszy od tych podstawowych włóczni. Tutaj niewiele było. Szubienica. O, słyszałem coś ładnego.
bonusowa pułapka. Demony nieco rozwinęły swoją technologię rozwiązania pułapki. Czy to jest od... Łotrzyc? Za kółko. Nie wygląda przyjemnie. I pani też jest prawdopodobnie niezbyt wygodnie na tym stole. Może lepiej założę sobie tarczę znowu. O, jest punkt nawigacyjny. Doskonale. Zobaczmy, co jest tutaj. Eksplodujące beczki. Więcej eksplodujących beczek. Szkielety chcą się obijać, to się chowają w beczkach. Tak więc nawet po śmierci obijają się w pracy. Jedna skóra. Szkieletach i zbroja z kości. Zwykłe szkielety stracę, tak? Nie, to się mniej opłaca. Energii, odporność na zimno. Nie, też bym się nie skusił. Więc... Pierwszy szkielet mag. I ruszajmy dalej. Więzienie, drugi poziom. Z miejscem na klejnot. Święta kula. Tak, nowa mrozu. To będzie znowu sporo warte. Siła, nimbus.
Jeszcze jeden tutaj stał. Jestem przeciążony. Buty. Gdzie ja znajdę tutaj miejsce na buty? Tutaj bym znalazł miejsce. Witam. Tak więc szybkie przesortowanie przedmiotów. Miłego dnia. I tobie również. Dwieście tylko, a spodziewałem się więcej. Bumowa na sprzedaż. 14 poziom to potrzebuję. Ożywienie szkieletu też. Do osłabienia. Kliniany golem. Ściana z kości. Nie, na razie na nic bym się nie skusił tu. Więc ruszajmy dalej. Moje szkielety były. Którędy teraz? Więcej tarczy. Demony chyba zmieniły sobie tutaj nieco umeblowanie. Bo jeśli to jest wyposażenie od tych sióstr, to mam wrażenie, że jestem po złej stronie. Odrobinę złota wewnętrznego monastyru. Nawigacyjny, doskonale. Ale mam jeszcze miejsce w ekwipunku, więc nie ma problemu. Właśnie dobiłem kolejny poziom. No ale stąd przyszedłem, tak? Tak, więc tutaj będzie przejście dalej. Poziom dla ciebie, mistrzostwo w górę. A co dokładnie kryje się wewnątrz, dowiemy się w kolejnym odcinku.
Tak więc dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii Taunt House Over and Out.